Servus, to jest podcast Kibicowski Głos Motorowców, tworzony z myślą o kibicach motoru Lublin i jego przyjaciołach. Projekt powiązany jest z serwisem kibicowskim motorlublin.com. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku i cześć przed kolejnym meczem ligowym. Było 9 dni pomiędzy meczem w Głogowie a spotkaniem za Odrą, 7 pomiędzy Odrą a Wisłą Płock, a teraz 5 pomiędzy Wisłą Płock a Zniczem Pruszków, bo to właśnie do Pruszkowa motorowcy wybiorą się w piątkowy wieczór, by otworzyć 15 kolejkę. No ten piątek to już jest dość regularny termin, jeśli chodzi o nasze mecze wyjazdowe. Były spotkania w Gdańsku, w Gdyni, w Głogowie. Trzy razy G, no to teraz czas na Pruszków, dobrze znany nam Pruszków, bo przecież w ostatnich sezonach regularnie tam graliśmy. Bilans piątkowy całkiem dobry, bo przypomnijmy, że jeszcze w piątek też graliśmy z Zagłębiem Sosnowiec u siebie, więc trzy wygrane i jedna porażka w ten dzień. No i oby ten bilans dało się poprawić w najbliższy piątek. Mecz ze Zniczem, który zamyka ligową tabelę, 18 miejsce, 11 punktów. Motor na miejscu 7 i 23 punkty, tyle samo co poprzedzająca Miedź Legnica z niewielką dwupunktową stratą do GKS-u Tychy, Górnika Łęczna, Lechi, 3 oczka do Arki i 4 do Odry Opola, zatem ścisk na górze pierwszoligowej tabeli jest ogromny, zresztą na dole również, bo Znicz Pruszków ma 11 punktów, a w teorii jakby wygrał w najbliższy weekend, to mógłby nawet awansować na miejsce 14, więc wyjść ze strefy spadkowej, natomiast Zniczowi nic tutaj źle nie życząc, to mamy nadzieję, że jeśli ma się wydostawać z tej strefy spadkowej, to stanie się to od kolejki 16 i później, bo też nie byłoby niczym fajnym przegrać ze Zniczem. Natomiast dobra informacja jest taka dla kibiców motoru, że w tym Pruszkowie w ostatnich sezonach wiedzie nam się bardzo, bardzo dobrze. Ze Zniczem spotykaliśmy się w trzech ostatnich sezonach na poziomie drugiej ligi. No i to też były dość specyficzne mecze, bo na 6 gier ani razu nie wygrał gospodarz. W Lublinie Znicz wygrał raz, 2-1, później dwa remisy, 1-1 i 0-0, natomiast w Pruszkowie wszystkie trzy mecze wygrał Motor Lublin. W sezonie 2020-2021 1-0 po golu Piotra Ceglarza. W sezonie 2021-2022 to była pierwsza ligowa kolejka i wtedy latem wygrana Motoru aż 4-1. Hat-trick Michała Fidziukiewicza, jedno trafienie Adriana Dudzińskiego. No i ta najświeższa wizyta to była Wielka Sobota w tym roku i Motor wtedy wygrał 2-1. To był mecz bardzo emocjonujący, co ciekawe prowadzony przez dobrze znanego nam z ostatniego weekendu sędziego Piotra Idzika, który w miniony weekend pokazał czerwoną kartkę w 45 minucie zawodnikowi Motoru. Tak też zrobił pół roku temu, gdy graliśmy w Pruszkowie. Wtedy czerwoną kartkę dostał Marcel Gąsior. To było przystanie 1-0 dla Motoru. Po tej czerwonej kartce rzut karny miał Znicz Pruszków, no ale wtedy Maciej Firlej, notabene były nasz zawodnik, tego karnego nie wykorzystał. W drugiej połowie Znicz wyrównał za sprawą Mateusza Grudzińskiego, no ale przypomnijmy sobie ten rajd Filipa Wójcika z końcówki i ta wygrana Motoru w bardzo trudnych warunkach ze Zniczem, który był przecież wyżej w tabeli. No i to była jedna z tych wygranych, które później pomogły w tym, by zająć miejsce w pierwszej szóstce i powalczyć w tych barażach, które okazały się dla nas zwycięskie. No i właśnie, zwycięskie baraże, natomiast Znicz Pruszków tych baraży grać nie musiał, bo Znicz przecież razem z Polonią Warszawa bezpośrednio awansował na poziom pierwszej ligi, zrobił to pod wodzą trenera Mariusza Misiury, który już ma za sobą dwa pełne sezony i teraz trzeci kolejny sezon w Pruszkowie spędza. Co ciekawe, to trener nie posiadający, z tego co kojarzę, licencji UEFA Pro, zatem w tym momencie nie mógłby pracować na poziomie pierwszej ligi, jeśli chodzi o inne kluby. Tutaj w Pruszkowie może to robić tylko ze względu na fakt, że awansował z tym klubem z poziomu, gdzie mógł ze swoją obecną licencją pracować. Natomiast nie ma wątpliwości, że Mariusz Misiura to trener, który nawet i bez tej licencji uważam, że na tym poziomie sobie dobrze radzi. Abstrahując od wyników, a myślę, że to też jest trener, który w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, tego mu z całego serca życzę,
życzę, żeby poprowadził zespół w ekstraklasie. Dlaczego tak ciepło o tym trenerze? Bo to też trener, który nigdy nie ukrywał wielu ciepłych słów pod adresem Motoru Lublin. Nawet w tym okresie, gdy była ogromna nagonka tutaj na Motor, to raczej złego słowa ze strony trenera Misiury nie dało się usłyszeć. Myślę, że tutaj warto by wrócić do konferencji prasowej z okolic meczu właśnie tego z Wielkiej Soboty, gdy trener Misiura wspominał, że dostawał jakieś sygnały, by delikatnie poprowokować tutaj trenera Gonzalo Feio, natomiast on bardzo szybko to uciął i też w bardzo elegancki sposób się wypowiedział na ten temat. I z tego co wiadomo, to też trener Misiura i trener Feio są w dobrych stosunkach, więc myślę, że tutaj nie ma złej krwi, a wprost przeciwnie, bardzo pozytywne nastawienie do Motoru i dlatego myślę, że to jest nieliczny taki pozytyw ze strony Znicza Pruszków. Nieliczny, no bo wiadomo, z czym się Znicz Pruszków kojarzy, z tym sektorem gości, który od wielu, wielu lat straszy i jest postrachem wielu ekip kibicowskich, bo ani raz, że ciężko się tam dostać, mała pojemność, dwa, że niewiele stamtąd widać, więc kto chociaż raz był w Pruszkowie, ten w cyrku się po prostu nie śmieje. Ale wracając do aspektów piłkarskich, wspomniałem, że w Zniczu jest były motorowiec, czyli Maciej Firlej, ale nie jest osamotniony, bo są tam piłkarze, którzy brali udział w tym sezonie, gdy Motor był w finale baraży z Ruchem Chorzów. Mowa tutaj o Pawle Moskwiku, który zresztą już grał w ubiegłym sezonie, który przecież do Motoru wcześniej też przyszedł ze Znicza, więc to miejsce jest mu bardzo dobrze znane, a od tego sezonu też podstawowym obrońcą ekipy z Podwarszawy jest Wojciech Błyszko, a zatem no, kilku tych zawodników znajomych dla nas będzie. Natomiast zawodnikiem, na którego najbardziej trzeba uważać, zdecydowanie jest Japończyk Shuma Nagamatsu. W tym sezonie 5 ligowych goli, czyli notabene połowa dorobku bramkowego Znicza. Dorzucił jeszcze 6. trafienie w Pucharze Polski w rundzie wstępnej. No i to też pokazuje, że Japończyk jest bardzo ważną postacią tego zespołu i jak sobie sięgniemy po raz kolejny pamięcią do tego meczu z kwietnia tego roku, w Wielką Sobotę Nagamatsu wtedy wszedł z ławki, no i robił ogromną różnicę w zespole Znicza, stanowił spore zagrożenie pod bramką Motoru, no i całe szczęście, że tam nie udało mu się strzelić gola, natomiast no, był to jeden z tych zawodników, który najmocniej dał się we znaki piłkarzom Motoru, no i teraz trzeba będzie po prostu na niego zwrócić baczną uwagę, bo to jest piłkarz o wysokich umiejętnościach technicznych, o dobrej wizji gry, potrafi naprawdę jednym podaniem rozmontować wiele obron, więc tutaj trzeba się mieć na baczności, ale to już bardziej słowem tego, by każdy z kibiców Motoru wiedział, na kogo zwrócić uwagę, bo myślę, że tutaj do piłkarzy apeli nie ma co słać, bo oni będą przygotowani bardzo, bardzo dobrze, jak do każdego meczu będą wszyscy zawodnicy przeanalizowani od A do Z, a nawet jeszcze bardziej, i tam nic zaskoczyć nie będzie miało prawa. Wróćmy jednak do naszej drużyny Motor. W miniony weekend było krok od tego, by wrócić do strefy barażowej. Było krok, a jednocześnie mogło się to potoczyć w zupełnie inny sposób. Szybko strzelony gol, chociaż tam Piotr Ceglarz wspominał na konferencji pomeczowej, że no nie był to w 100% zaplanowany strzał, natomiast trudno mieć pretensje o taki finisz, skoro strzelił gola. Były sytuacje Michała Żebrakowskiego, zwłaszcza ta jeszcze sprzed gola, a przecież szybko Motor napoczął przeciwnika. Później niestety rzut karny, który, no, który się tutaj już abstrahując od oceny sędziego Idzika, który już sobie myślę, że daruje, bo każdy dobrze wie, jak to wyglądało, natomiast no, ten rzut karny to raczej sprawa oczywista, bo ręka tak wysoko uniesiona, więc no, nie było podstaw tutaj, by się kłócić. Później ta czerwona kartka, która bardzo utrudniła granie, natomiast też pokazała, że Motor po raz kolejny w dziesiątkę potrafi wiele zrobić. Właśnie we wspomnianym meczu ze Zniczem potrafił w dziesiątkę zagrać bardzo dobrą drugą połowę, bardzo dobrą, bardzo skuteczną i taką, która poprowadziła do zwycięstwa. Oczywiście tam były momenty, gdzie Znicz bardzo mocno atakował, była niska obrona Motoru, natomiast no, czasem po prostu trzeba tak zagrać się z przeciwnikiem.
zwłaszcza w określonych okolicznościach. Tutaj też, gdybym nie wiedział, że Motor gra w dziesiątkę, to w życiu bym nie powiedział, że jest w osłabieniu, bo nie był zespołem gorszym od Wisły Płocka, co więcej powiem, że był, uważam, lepszy, zdecydowanie bardziej zorganizowany i było widać, że to jest zespół, a nie zlepek indywidualności i to była ta różnica. No niestety wpadła później ta bramka na 2-2. W międzyczasie Przemysław Szarek przeprowadził rajd, który pewnie nikt by sobie nie wyobrażał, że akurat ten zawodnik mógłby dać gola na 2-1, a przed tym jeszcze Piotr Ceglarz po raz drugi tego dnia popisał się super zagraniem, ta jego asysta z Ewniakiem to po prostu coś wspaniałego i myślę, że warto będzie jeszcze do tego wracać wielokrotnie, bo takich zagrań też aż tak dużo nie mamy na tym poziomie rozgrywkowym, więc warto sobie to odtworzyć. No i cóż, i tyle słowem podsumowania meczu z Wisłą Płock. Wiadomo, z jednej strony długa gra w dziesiątkę, więc ten punkt mógłby zadowalać, z drugiej strony dwa razy prowadzenie, dobra gra w drugiej połowie, gdy jest się jednego mniej, więc ten pewnie niedosyt jest znacznie mocniejszy niż zadowolenie z punktu. No natomiast no też jak się nie da meczu wygrać, to trzeba go po prostu zremisować. Najważniejsze, że Motor kolejnego meczu nie przegrał i kolejnym meczu punktuje. Teraz wyjazd, a wyjazdy są bardzo mocną bronią Motoru, bo Motor obok Polonii Warszawa i obok GKS-u Tychy to jedyny zespół, który wygrał 4 mecze poza domem, 12 punktów, a zatem no, bilans bardzo dobry. Co ciekawe, bilans bramkowy to 5-4, a zatem w meczach wyjazdowych Motoru pada najmniej goli, bo to jest 9 sztuk w 6 spotkaniach, półtorej bramki na mecz. No tutaj więc raczej nie zapowiada się na strzelaninę, tym bardziej, że Znicz Pruszków u siebie też bilans 5-6, zatem 11 goli w 6 spotkaniach, też średnia poniżej 2, więc może to nie być porywające widowisko, ale nie musi być wcale to porywające widowisko, najważniejsze, żeby Motor był w stanie je wygrać po prostu, a Motor przecież już w tym sezonie na wyjazdach wygrywał w Gdańsku, w Niecieczy, w Warszawie i w Głogowie 3 razy po 1-0, raz 2-0, więc liczymy, że któryś z tych wyników padnie także w Pruszkowie, no i uda się wrócić na zwycięską ścieżkę. Na pewno w Pruszkowie zabraknie Sebastiana Rudola, który będzie zawieszony za kartki, natomiast nie za czerwoną kartkę, a za żółte, bo przypomnę, w Polsce jeśli dostaje się czerwoną kartkę za 2 żółte, to nie jest się automatycznie zawieszonym, natomiast dla Sebastiana Rudola to była kolejno 4. i 5. żółta kartka, a w Polsce po każdej 4. żółtej kartce przynajmniej na początku się pauzuje, więc bez względu na to, czy by dostał tą drugą żółtą, czy nie, to i tak byłby zawieszony, zatem prawdopodobnie Przemysława Szarka zobaczymy od pierwszej minuty w najbliższym meczu. Też trzeba pamiętać, że 2 kolejnych zawodników Motoru jest zagrożonych pauzą, to Filip Wójcik i Rafał Król, którzy zebrali po 3 żółte kartki, więc też oni będą musieli uważać. No cóż, my już się szykujemy do tego piątkowego meczu i liczymy, że po tym pierwszym meczu 15 kolejki Motor wskoczy na 3. miejsce, bo tak by się stało, gdyby pokonał Znicza i zrównałby się tym samym z Arką, no ale oczywiście bilans meczów bezpośrednich tutaj na korzyść Gdynian, więc do pierwszej 2 po tej kolejce na pewno Motor nie wskoczy, natomiast jest szansa, by wrócić do strefy barażowej i tego sobie możemy życzyć. Tym bardziej, że przed nami będzie długa przerwa, bo Motor aż 15 dni będzie czekał na kolejne spotkanie. 10 listopada wyjazd do Pruszkowa, a 25 listopada dopiero spotkanie domowe z Resowią. Wtedy o 20 na arenie Lublin Motor będzie podejmował kolejny zespół z dołu tabeli, więc tak jak wspominałem tydzień temu przy okazji meczu z Wisłą Płock, terminarz teraz będzie sprzyjał, bo jest 18 Znicz Pruszków, później 14 Resowia, 15 Podbeskidzie, 17 Zagłębie Sosnowiec i dopiero na zamknięcie jesieni zagramy u siebie z Lechią, która w tym momencie już jest na 3. miejscu. Krótko mówiąc, teraz jest na kim punktować i warto to zrobić, by zima była w jeszcze lepszych nastrojach niż są teraz, a teraz są bardzo dobre. Oglądamy mecz piątkowy i mamy nadzieję, że będą kolejne 3 punkty.